Podgrzewamy sobie z grzałki elektrycznej układ grzewczy. Zaczynaliśmy tutaj z 14 stopni systemu grzewczego. Gdzieś po około 20 minutach powinniśmy już mieć 19, no zaczynając 20, więc powinniśmy mieć 19 już na powrocie. To jest bardzo krótki układ, grzeliki na chwilkę odcięte, więc sprawdzimy sobie, mamy 19 stopni na powrocie, możemy śmiało odpalać sprężarkę. Bardzo prosty sposób, wyłączamy i włączamy. I teraz już zamiast grzałki pokazał nam się symbol sprężarki. W Panasonicu sprężarka około 6 minut czeka, żeby wystartowała, więc za około 6 minut ruszy nam wentylator na zewnątrz. Wytłumaczymy sobie mniej więcej, jak to działa teraz ten sterownik, jak tutaj Państwo będziecie sobie tym sterować. Panel tutaj dotykowy, jakkolwiek można było to nazwać. Wskaźnik, że pompa jest włączona, włącznik pompy, włączenie, wyłączenie. To jest menu takie podręczne, które nam pozwala troszeczkę prac przyspieszyć. Gdybyśmy chcieli sobie wymusić tryb ogrzewania wody, mamy takie zapotrzebowanie, że na przykład mamy więcej gości, chcemy sobie szybciej tą wodę podgrzać, naciskamy sobie to. Każde naciśnięcie spowoduje podkreślenie tej funkcji, czyli oznacza to, że funkcja jest aktywna, nie? Tu mamy siłacza, wymuszamy ogrzewanie, czyli wprowadzamy go w tryb najwyższej mocy. Gdyby się okazało, że ta jednostka zewnętrzna jest za głośna, możemy włączyć sobie tryb silent. W trybie silent mamy 3 poziomy tego trybu, bądź włączamy tryb takiej edycji czasowej, czyli mamy konieczność taką, że musimy codziennie o godzinie na przykład 18 wyciszyć troszkę pompę, bo coś. Więc możemy sobie ustawić w trybie czasowym. Nie będziemy tego harmonogramu edytować, bo nie ma sensu na chwilę obecną. Ta funkcja również służy do obniżenia mocy pompy ciepła. Gdybyśmy na przykład się okazało, że ta pompa jest po ociepleniu budynku jest ciut za wysoka, możemy sobie tym trybem na stałe obniżyć jakby moc grzewczą tej pompy ciepła. Grzałka zapasowa. Gdyby się stało coś z układem chłodniczym, czyli z wentylatorem na zewnątrz, on nam nie pracuje, a chcecie Państwo dalej korzystać, możemy sobie załączyć grzałkę. Najczęściej to po telefonie, po konsultacji z nami, ja wtedy proszę, żeby tą grzałkę uruchomić. Zablokowanie klawiatury, gdybyśmy nie chcieli, żeby ktoś się bawił tą klawiaturą, gdy ją naciśniemy, blokadę sterownika, będziemy mieli wszystko zablokowane, nie? Trzeba byłoby wstawić, wpisać kod. Jak wpiszemy kod, no to już wtedy musimy dopiero ten PIN wpisać jeszcze raz, żeby go włączyć. Kalendarz, programator czasowy, harmonogramów tygodniowych. Gdybyśmy sobie chcieli ustawić, że na przykład pompa ma nam grzać w danych godzinach albo tylko w jakimś tam dniu, wówczas korzystamy z tego kalendarza. Proponuję na początku zostawić, niech ona sobie wygrzeje się, najpierw zacznie pracować sobie powoli tak, jak powinna pracować, później będziemy myśleć, czy optymalizujemy to pod kątem czasowym. Ręczne odladzanie, gdyby się okazało, że na jednostce zewnętrznej z tyłu, na parowniku będzie mocne oblodzenie i nie możemy, i ona się sama nie jest w stanie oblodzić, możemy wymusić to oblodzenie. No i reset fabryczny. Raczej z tego Państwo nie będziecie korzystać. Kursorami przechodzimy sobie w różne kierunki. Ta temperatura na środku, włączył nam się tryb harmonogram czasowy na przykład. Tu na środku pokazuje nam temperaturę zasilania, czyli ile w tym momencie, jaką temperaturę z pompy ciepła ma woda, która wychodzi. Czyli na chwilę obecną mamy 17 stopni. Tu pokazuje nam temperaturę ciepłej wody użytkowej, czyli mamy 13 stopni w tym momencie na zbiorniku. A to jest temperatura zewnętrzna, jaka jest szczytywana z obudowy. Znaczy tam jest czujnik na obudowie wentylatora, z tyłu przy prawniku jest czujnik temperatury zewnętrznej. I stamtąd sobie czytamy tą temperaturę zewnętrzną. To jest symbol słoneczka, czyli mamy tryb grzewczy. Jeżeli chcemy sobie włączyć tryb na przykład wody samej, to szukamy ikątki samej wody. Gdybyśmy chcieli sobie zrobić wodę i ogrzewanie, to co na przykład teraz sobie możemy uruchomić, to załącza nam się tutaj tryb. Dwa tryby, tryb grzewczy i tryb wody użytkowej. To jest symbol sprężarki, strzałka wskazuje, jaką funkcję w tym momencie realizuje sprężarka. Ponieważ w większości urządzeń grzewczych priorytetem jest ciepła woda użytkowa, więc najpierw wygrzewa nam ciepłą wodę użytkową, czyli teraz tam zacznie podgrzewać zbiornik do temperatury zadanej. Tą temperaturę zadaną Państwo sobie ustawiacie, z kolei przechodzimy strzałeczką w prawą stronę i mamy te 52 stopnie fabryczne, zacznijmy od 50, chyba że pamięta Pan, na ile to było. Bo nie wiem, czy tam było 50 czy 50. 50. No to zostawiamy sobie na chwilkę 50. I ona będzie dotąd grzała ciepłą wodę użytkową, aż będzie miała te 50 stopni. Na razie tutaj temperatura nam spada, dlatego że przez wężownicę, przez tą chłodną wodę zaczyna nam z powrotem chodzić, ta sprężarka. Gdyby się okazało, bo teraz sterujemy sobie tak zwaną krzywą grzewczą, czyli pompa ciepła bierze pod uwagę temperaturę zewnętrzną, porównuje sobie temperaturę na zasilaniu, temperaturę na układzie, jaką ma wytworzoną i tak sobie startuje pompę ciepła. Tam jest logika pracy, której nie starajmy się zrozumieć tak kilometrą. Natomiast bardzo prosta rzecz, jeżeli będzie Państwu, na razie zostawiamy grzejniki wszystkie otwarte na full, czyli na te piątki, tak żeby one były roztwarte. Jeżeli będzie Państwu przy tej temperaturze za gorąco, to sobie strzałeczką w dół schodzimy do parametru maksymalnie od -1 do -5 maksymalnie. Nie? Popróbować sobie -2, -3, -4, -5 stopni, jeżeli się okaże, że jest za gorąco. Na razie nie przykręcamy samych grzejników, tylko sobie ten tryb. Gdyby było za zimno, analogicznie idziemy do góry. Wszystko, co zrobimy, potwierdzamy plusem. I w momencie, kiedy sobie ustalimy, my teraz ustawiliśmy krzywą grzewczą na 50 stopni, dosyć wysoko, ta pompa nie będzie tak mocno wydajna przy tej temperaturze, natomiast ona została dobrana do tego, żeby chodziło na 50 stopni na takim parametrze. Jak będzie już budynek ocieplony, te okna będą wymienione, to postaramy się troszeczkę z tą temperaturą zasilania zjechać. I tak naprawdę dla Państwa, jeżeli chodzi o użytkowników, to jest taki główny interfejs, którego będziecie używać. Zimno mi, to podnoszę, zatwierdzam. Ciepło mi, obniżam, zatwierdzam. Chcę podnieść ciepłą wodę użytkową, daję strzałeczkę w prawo i idziemy tutaj. Chciałbym wyłączyć ogrzewanie, zostawić samą wodę. W okresach przejściowych, wiosna, jesień, może być taka sytuacja, że albo będziecie czuć, że jest niedogrzany budynek, albo przegrzany budynek. Bo pompa pracuje ze swoją logiką, ona jeszcze się powytworzy, ale potrzebuje też na to czasu, więc takie będą pierwsze jakby efekty. Gdyby się okazało tak jak teraz wiosną, że na przykład jest Wam za gorąco, bo grzeją grzejniki, a jest na dworze fajnie, na przykład tak jak było wczoraj, było 9 stopni w nocy, a już w ciągu dnia dzisiaj mamy 22-3 stopnie, no to ta różnica jest dosyć duża i pompa w nocy się na pewno załączy, odda to ciepło, grzejniki będą jeszcze grzały, będzie Wam za gorąco. Gdyby było tak, to zmieniamy sobie tylko na kranik, potwierdzamy i będzie tylko nam w tym momencie grzało wodę. I tak proponowałem na chwilę obecną zostawić, nie? Tu jest takie menu jeszcze bardziej już serwisowe. Prosiłbym i proponowałbym zarazem, żeby nie ruszać tego na razie, oprócz sprawdzenia systemu. Dlatego, że w sprawdzeniu systemu oprócz odczytu temperatur możemy sobie sprawdzić, ile pobiera w danym momencie pompa prądu i ile produkuje. To jest monitorowanie poboru energii. I tak, możemy to zrobić chwilowo, zobaczyć, że teraz na przykład pompa pobiera energii elektrycznej 0,4 kW, a produkuje w tym samym momencie 2,4 kW. Robi to ze sprawnością 6-8 kW. Oczywiście przy produkcji ciepłej wody użytkowej ta sprawność będzie zawsze wysoka, więc jakby nie ma co patrzeć, że to są już takie oszałamiające wyniki. Zdarzają się na forach internetowych magicy, którzy pokazują nam, robią nam zdjęcie przy takim poborze i się chwalą, że on ma COP 9,5, a producent podaje na przykład 4, nie? No, troszeczkę oszukańcze i tak nie powinno być. Natomiast pokazuje to, co pompa potrafi zrobić. Pobiera 0,4 kW energii, a oddaje energii elektrycznej, oddaje 4,4 kW energii cieplnej, nie? Więc to jest właśnie ta zaleta pompy ciepła, że ona z małej ilości energii produkuje większą ilość energii. Tu jest też historyczne takie dane poboru, produkcji i COP i możemy sobie wybrać, czy z tygodnia, z dnia, czy z całego roku na przykład, nie? I wtedy mamy każdy miesiąc po kolei pokazane, ile w danym miesiącu pobrała, bądź tam wyprodukowała, nie? Bądź za cały rok, jeżeli dojedziemy sobie na cały rok, to nam pokaże, że za cały rok, nie? Niestety Panasonic troszeczkę przekamuje ten sterownik, ale pokazuje nam tutaj jakby tą sprawność COP, mniej więcej będzie nam pokazywało prawidłowo, nie? Czyli no teraz widzimy, że średnia COP za całego roku wyszło 1, nie? Bo jak podzielimy to, co mieliśmy chwilowe przez te 12 miesięcy, no to wyjdzie nam 1, tak czy inaczej, nie? Więc jeżeli chodzi o obsługę tego urządzenia, to będzie tak naprawdę tyle. Tu jeszcze można sobie w sprężarce sprawdzać i to warto, żebyście Państwo sobie też kontrolowali. Raz na jakiś czas, nie mówię, że tam z jakąś częstotliwością, natomiast warto kontrolować ilość włączeń, wyłączeń, cykli, jak jest czas pracy. Dążymy do tego, żeby czas pracy był przynajmniej taki sam jak ilość włączeń, albo nie mniejszy niż ilość włączeń, bo to będzie świadczyło gdzieś tam o traktowaniu pompy ciepła. Oczywiście może być nawet do 3-4 razy mniej, bo to wtedy oznacza, że pompa się 3-4 razy na godzinę włącza. Nie jest to do końca pożądane, myślę, że w ogóle tak nie będzie, bo mamy osiągnięcie gdzieś tam po roku czasu 3000 godzin włączenia, znaczy czasu pracy, a włączeń mniej niż 3000, więc jesteśmy cały czas do przodu. I tu raczej też tak będzie, my zabezpieczyliśmy tutaj Państwu układ buforem, więc bufor nam troszeczkę poprawia ten wynik i powoduje, że pompa grzeje najpierw na bufor, później jest poddane ciepło, więc ma pompa 100 litrów stale dostępnej pojemności. No i częstotliwość 40 Hz oznacza, że ta pompa się już zaczyna kręcić, nie? Wyjdziemy sobie na zewnątrz, jeszcze na zewnątrz pokażę przy tej pompie, co trzeba byłoby ewentualnie tam robić i za chwilkę wrócimy sobie, pójdziemy jeszcze sobie na dół, pokażę co przy kotowni sobie robimy, nie?